Siema, siema, jestem Riot Gplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Osadzony w długach. Miał być Dawid, ale Lizziko nie ma, bo się nie mogliśmy połączyć z serwerami. Przepraszam serdecznie. O, teraz to zrobiłem. Nie mogliśmy się połączyć z serwerami Farminga po prostu, także dziękuję Farming za fajne serwerki, ale trudno. Jesteśmy też na Twitchu już, więc są z nami widzowie na czacie, mogą się tutaj przywitać z wami, więc cześć wszystkim, witam serdecznie. No a my wracamy sobie do naszej osady, jest to odcinek już prawdopodobnie 11, a my dziś ruszamy w żniwa. Tak, żniwa, troszkę się do czasu skipnęli, mamy tak naprawdę, jest czerwiec. Tak, czerwiec. I tu jeszcze coś ze zboża jakieś różne dochodzi. Tam nawet w ogóle soja, na przykład, to jeszcze daleko, daleko idzie do tego, żeby odejrzała. Ale tam po trochu coś tam to leci, nie? No, więc my dzisiaj po prostu pojedziemy sobie na żniwa jęczmienne. Mamy dwa pola do zrobienia, ale raczej zrobimy na odcinku jedno. Tu już jest zestaw właśnie przygotowany do odwożenia. Tu jest zestaw przygotowany do prasowania. A my dzisiaj oczywiście najpierw zasiądziemy sobie do klasa i tam pojedziemy, nie? Cześć, oponent, witam serdecznie. Dobra, więc zapalamy. Dobra. Tylko jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić, o jak zwykle, nie wiem jak mi to się zapisuje, nie? Przez cały odcinek, czy przez cały moment przed odcinkiem nic z tym nie robię. Odpalam na odcinku i się tak zapisuje, nie? Jakby normalnie wiedziało, że nagrywam. Dobra, tam wszystko jedzie? Jedzie tam ten header? Jedzie, dobra, to spoko. I my teraz sobie jedziemy. Tak, idziemy na fajne pole, bo trochę takie duże, nie wiem czy tam byliście jak je kosiliśmy kiedyś, jeżeli nie to zaraz zobaczycie jak ono wygląda. Może troszkę mikrofon sobie tak jeszcze... O, sorry, mikrofonem się zagapiłem. O, tak z mikrofonem może będzie trochę lepiej, nie? No, jadymy, nie? W lusterku nie widać? Nie no, widać tam jest w lusterku. Tylko, że trzeba, jak się skręca to widać, jedzie, nie? Także fajnie. No i co, super cieszę się, bo dawno nie grałem właśnie na osadzie. Także dobrze sobie wrócić do mapki, sprawdzić jak tu się w ogóle, co tu się robi, jak tu się gra. A tak ja nawet nie patrzę, czy tu siedzie. Ale haruch mam włączone z tego, co pamiętam. No, także miesza to. Masz gorączkę 31,5 stopnia? To nie jakaś duża, nie? Ale na gorączka. W sumie nie cały stopień ci się podniosło od normalnej temperatury, nie? Włóż go do ryżu chyba. Wielkoskazy działają? Chyba działają. A nie jest ruch uliczny. To co ja gadam, że nie ma. Ty, a właśnie, a gdzie my to się zostawimy w ogóle z headerkiem? Chyba tutaj, nie? A! Propos takich rzeczy, które wam chcę powiedzieć. To słuchajcie tego, ale będziemy... O! Tak sobie zajedziemy jeszcze. Zaraz wam blisko pokażę, co się aktualnie dzieje, jaka nowa inwestycja na mapie, bo... Naprawdę jest i będzie co oglądać niedługo na naszej tej serii Osadzonego w długach. Bo kupiliśmy nową działkę. Znaczy kupiliśmy, właściwie mieliśmy tą działkę kupioną wcześniej. Tylko, że teraz będziemy coś tam robić, stanie coś budować. Kurde, tu jest... ja myślę, że tu jest łąka i to sobie spokojnie zawrócę i będę mógł tutaj się rozłożyć. Ale widzę, że chyba nie, to wiecie co, zajdziemy sobie pod winogron. W takim razie, kurde, myślałem, że to jest winogron, czy trawa i sobie spokojnie wjadę, ale widzę, że nie ma. Dobra, to chyba jakoś tak trzeba nie zajechać, nie? Wiecie co? Zrobię sobie tak, cofnę sobie jeszcze. O, teraz i tak zajedziemy. Tu myślę, że będzie samo git, nie? Coś tam się... Co tam się kurna mać? Dobra, tak sobie cofniemy. Czekajcie. Muszę ten no-collision kamerę włączyć, wiecie, bo nie mam jej włączonej i przez co mnie tak strasznie na wariuje. O, i teraz sobie co? Cierpliwości mi trzeba po prostu, jak nie wiem co, nie? Już tylko wróciłem. I już pierwsze problemy. Okej, dobra. To jest chyba automatycznie, nie? Się odpala to? No, to dobrze, bo już miałem... się tym bawić. Samo git. Rośnie masz 37,7? Już po tobie, chłopie. Już po tobie. Wow, co ta przeskocza kamerka. Co to się robi? Ty. Farming like never before.
Zamiast garnitur? Na jakiej stronce? Dobra. Złapało chyba. No. Zawsze to jest najgorszy problem z wjechaniem tego. Nie wiem dzisiaj ile uda nam się zrobić tak naprawdę, bo mam nadzieję, że dużo, ale... Wiecie jak to czasami jest? A, nie tak, nie tak. Trzeba włączyć nawet najpierw kombajn. Znaczy rozłożyć kombajn. Teraz rozłożyć trzeba... A nie. Nie, no kit jest, dobra. Dobra. Teraz spalamy sobie tutaj. Kederek. No i pojedziemy sobie dookoła. Wiecie co? Ja chyba pojadę sobie o drogę najpierw, a potem wrócę tam do strony, nie? Bo to jednak troszkę będzie lepiej, jak będę sobie mógł zawsze jechać drogą. Więc jakoś tak myślę, że to pójdziemy sobie w tę stronę. Pytanie jest, czy ja teraz robię na słomę, czy nie? Bo mi słomy trochę trzeba. Więc co słoma, to słoma. Zawsze się przyda, zaczekać kasa. A im więcej kasy mamy teraz, tym lepiej. O, zmieniłem sobie na słomę tylko. No i dobra, lecimy sobie z tematem. Dobra, więc zaraz wam też dojedziemy w jedno miejsce. Na asfalt wam pokażę, co budujemy. Budujemy to oczywiście w miejscu, w którym jest stare gospodarstwo, na którym już nie gramy, bo to jest... W sumie to jest safe, na którym graliśmy jeszcze tak jakby pierwsze odcinki z osady. Dopiero potem powstała ta seria o osadzone w długach. No i tak wyszło, że tam to gospodarstwo jest już rozbudowane. Właściwie rozebrane. Zaraz zobaczycie dokładnie czemu. Siema Elektryk, witam Damianowski, cześć. Witam, fajnie, że jesteście. Ogólnie nagramy teraz odcinek, jak ktoś to się może też przywitać z YouTube'em. No i co? I kurczę, jeszcze niedługo bym chciał powrócić do tej serii, jak nagrywania nowych, nie? Bo jeszcze, znaczy wróci jakaś tam stara seria. I niedługo też ruszy kolejna seria nowa, więc będziemy mieć 4 serie na kanale. Nie wiem, jakie to pogodzę, ale chciałem, żeby chociaż jeden odcinek w tygodniu z każdej był się pojawiał, co nie? Ale czasami jest tak, że nie wiem, ta z osady gdzieś tam odcinka nie nagram. Czy coś. No bo to i rzadziej gram niż na kolonii. Ale no może akurat gdzieś tam, jak będzie jakaś luka, że nie będzie odcinka zasady, to nagram odcinek z podwórka kolonisty. Bo podwórko w sumie już powoli, jeszcze myślę jakieś kilkadziesiąt odcinków i będziemy kończyć serię. Bo tam już bardzo szybko teraz rozwój się jakby przesuwa do przodu. Czy posuwa do przodu rozwój. Rozwój, powiedziałem? Rozwój. Tak jest. Rozwój się przesuwa do przodu, więc już niebawem będziemy musieli serię kończyć, bo będziemy już mieli wszystko, nie? Czyż był FDF? Nie, aż tak stara seria nie wróci, bo to jest pierwsza seria na kanale z farminga, więc raczej FDF nie wróci. Już tam chyba 10 sezonem zakończyłem całkiem tą serię, nie? Teraz bardziej idę w coś takiego innego, nie? Gdzieś tam te od do już mnie tak nie kręci, jak kiedyś to było takie bardziej popularne. A teraz już raczej są... chcę coś tam bardziej oryginalnego sobie wymyślać, nie? Dobra. No i co, to ja raz o drogi robię jak zwykle i potem będę jeździł sobie już przy tamtym miejscu, nie? Na tym miejscu będę sobie jechał. Tylko właśnie teraz, bo by mi się przydało tutaj wysypać. Wiecie? Ej, strasznie szybko tu się zbił na pewno zbiornik. Ja myślałem, że będzie w niele wolniej to szło. Jezu, FDF, kopanie fundamentów na bina to było genialne. To na lubelski, bo tej malutki... Ale wiecie, co jest najlepsze? Ja pamiętam, że wtedy chyba bardzo mało osób robiło takie rzeczy, jak budowanie tego. Ja chyba byłem jedną z pierwszych osób, które ogarnęły, jak zrobić taki fajny... fajny cement, który jest jeszcze świeży i taki jeszcze lśniący, nie? To wtedy chyba nikt nie ogarnia tych spekular tak naprawdę. Ja to też zrobiłem przypadkiem całkiem. Ale taki fajny asfalt, taki fajny cement wyszedł mi taki kurczę mokry, nie? Że dopiero wylany. Kurde, to ma naprawdę spoko, nie? No teraz akurat jest tak, że dużo co robi te budowy. Takie bardzo długie te budowy, nie? Ja uważam, że w sumie chyba to już trochę lekutka przyginka, jak ludzie budują kilka lat. Jakieś tam te. O. Zrobimy sobie tak, zatrzymamy się tutaj. Ja teraz tak pozycję sobie skoczę po prostu na gospodarstwo w ten sposób. O, idę, dobra, idę. Ej, czekajcie, że bieganie mam na tym? Na trzech króli, jednym z trzech króli na gazie? Mam bieganie? Dobra, siadamy sobie do Deutschfara. Znaczy... do Deutschfara. I do Yondera oczywiście. A, tak mówisz, że... Ale u swojej konta na YouTube jest spowodowanie aktywności? No widzisz, nawet tego nie wiedziałem, nie?
Tak, otwarto firmy, no. To było dużo tam akurat odcinków nagranych. Zresztą te serie to się... One miały tyle sezonów i tam każda seria też w sumie każdy był inny, bo najpierw był tam single, potem był multi. Multi potem było z widzami, że z każdym innym widzem. Tam też poznałem w ogóle mikologa, tego naszego administratora aktualnie Discorda, czyli dosłownie... No, największego szefa Discorda, nie? Aktualnie. Więc gdyby nie mikolog, to też Discord wyglądałby całkiem inaczej. Także tam się sporo działa, nie? Panie ten Deutschwar? No to Yonder jest rzeczywiście, Yonder. Zrobimy sobie taki myk. Ja sobie pojadę tym ciągnikiem, ale zawrócimy sobie na gospodarce tamtej starej i wam pokażę, co tam się dzieje aktualnie, bo tam jest teren pod budowę. Sporo mam plan na odnośnie tamtego miejsca i będę chciał na pewno to jakoś dobrze wykorzystać, dlatego że on pokazuje, co tu się dzieje. Zaraz tam sobie będziemy sypać, to rzecz jasna. Zobaczcie, nie? Okej. Okay. Tu sobie zakręcimy od razu. Wjeżdżamy sobie. Powolutku. No i zobaczcie, zburzona została obora, już jej tutaj nie ma. Zasiałam troszkę trawy, żeby tam lekko, wiecie, coś tam nie było tak pusto. No i trawa sobie tu jest i tu coś fajnego też niedługo powstanie, żebyśmy mieli też fajny dostęp, bo na gospie już miejsca brakuje, na mojej, a chcę coś, co mi bardzo da szybki boost do gotówki. I trzeba zainwestować to kilkaset tysięcy, więc może pójdzie kredyt, bo tu wszystko robimy na kredyt. Ale uwierzcie mi, że po roku będę już chyba nawet, można powiedzieć, lekko na plusie z tym, nie? Albo nawet, jak nie będę przy to na zero, będę po roku. Także czekajcie, niedługo więcej o tym będę mówić. W kolejnych odcinkach coś się tam też będzie działo, nie? Okej. Okay. Nie się tutaj sypie elegancko zboże. O, nie pisz takiej długiej wiadomości, bo nie wiem, co się dzieje, nie? Z innej beczki. Jakie masz oczekiwania do nowego FS-a? Ja na przykład chciałbym albo sprawdzić działanie serwerów i wygląd zbóż, że na przykład gdzieś są wypalone place albo gdzieś jakieś mniejsze zboże czy coś. Ja na przykład odnośnie samych zbóż, to wiesz co bym widział? Fajnie gdyby było widać, że ty się starasz i dbasz o to zboże. Przykładowo, bo teraz jedynym wyznacznikiem tego są chwasty, nie? Jak masz chwasty, no to powiedzmy nic się nie dzieje, nie? Po prostu tylko ten, że jest trochę tam zanieczyszczone to zboże całe. A... idę dobrze? Czy nie idę? Jak się szło? A, tak się szło chyba. No. Więc na przykład zobaczcie sobie, gdyby było takie zboże, gdzie na przykład jest jakiś taki słaby rok i tych kusek jest mniej, nie? Że powiedzmy widać jakieś puste albo coś, nie? A w ogóle na polu jest tego mniej rośnie, widać, że są takie place, nie? No i też mówiłem, że najważniejsze dla mnie byłoby odnośnie pola to dodać wilgotność do ziemi, nie? Bo mamy klasy gleby, bardzo fajnie, ja to mega spropsowałem, ale dodać po prostu jeszcze wilgotność i to naprawdę bardzo mocno by rozwinął farminga, nie? Jeżeli będzie za dużo wilgotności, to zboże będzie naturalnie gdzieś tam trochę przybłocone może, takie wiecie, że za dużo tej wilgoci i tak po prostu taki przesyc się tego robi na tym polu i ono po prostu strasznie zamokło, nie? Wiecie o co chodzi, że jest słabszej jakości plon, a jak będzie sucho, to po prostu będzie jego mniej, nie? Czy coś. Więc też było fajne, ale no zobaczymy, co tam dodadzą do nowego FS-a. Ja raczej myślę, że wszystko, co jest w dodatkach i plus jeszcze jakieś nowości delikatne, ale raczej wilgotność to jest coś, co... tylko wilgotność to jest coś, co raczej nie będzie dodane do farminga, mi się wydaje, nie? A szkoda, bo to mordo mogło być fajne, nie? No ale mniejsza. Odnośnie tego spekulacji do nowego farminga, to może jeszcze kiedyś nagram jakiś tam odcinek. Bo w sumie, ej, w sumie poczekajcie, kiedyś był taki fajny konkurs, gdzie można było wygrać farminga w 19. I trzeba było wymyśleć, co będzie w nowym farmingu, co byś chciał, żeby w nowym farmingu było. I przypomnę, że pierwsze i trzecie miejsce, pamiętacie, które wybrałem ja, zostały dodane do farminga ostatecznie, nie? W sensie nie też, że to przeze mnie dodali, tylko po prostu tak fajnie widzowie wymyśleli, a ja wybrałem wam, że no kurczę, przecież dodali to, co chcieliśmy, nie? Czyli tam pamiętam z tego, co gość mówił, że chciałby, żeby było lepszy system budowania. Nie wygrały gołębie Pampera, wygrały pszczoły wtedy. Wygrały pszczoły, żeby dawały miód, nie? I pszczoły, które dawałyby miód, i żeby nawoziły nasze pole, nie? To było coś takiego, nie? To było numer jeden. No i kurczę, jest, nie? Jeszcze lepiej? No ale to mi się podobało właśnie, bo to jest coś, co można było dodać do farminga i to była fajna sprawa. I zostało dodane, nie?
jak pszczoły są od FS13. No tak, ale że... Dobra, no i dlaczego nie są dodane od tego? Chodziło bardziej o to produkcję miodu i że też dają bonus do plonów, nie? Wiesz, o to chodziło w tym wszystkim, więc to mi się to na przykład mega podoba, nie? Że takie coś są dodane. Bo tego też nie było, tego nawożenia pól. No, tylko teraz jak ktoś dodam. A najlepsze było, jak właśnie mówię, co byście chcieli, żeby było na farmingu, tylko takiego w miarę okej. Okay. Każdy. Ja bym chciał polską mapę i ja bym chciał polską maszyny, jakie że byli. I byłoby super. I tak był co drugi komentarz, nie? Od kiedy pszczoły ci nawożą FS22? No, pszczółki nawożą. Jeżeli postawisz ul koło tego, koło pola, to on daje ci chyba 5% plonu w jakimś tam konkretnym promieniu, co nie? Tylko musi stać ten ul koło pola. I to nawożą te pszczółki nawożą chyba 3 rodzaje upraw, czyli rzepak, ziemniaki i kurczę coś jeszcze, ale nie pamiętam co. Jest to w tym całym guidzie tutaj wpisane, więc jeżeli chcesz, zaraz mogę ci pokazać, bo to za chwilkę odejdę do końca, nie? Także to spoko. No i też co, miód, więc jakby nie było, też i produkcje były, nie? Nie pamiętam co było w drugim miejscu, ale tam chyba jakieś gołębie były, nie? Gołębie, które by były... jakiś tam klimat, coś. Zapalają tylko rzepak? Nie, ziemniaki też i coś jeszcze, są 3 uprawy. Nie pamiętam już co, ale za chwilę sprawdzimy, dobra? Dojdziemy tylko do końca, pole wam pokażę. Mało osób z tego korzysta w sumie, nie? Ale na przykład ja na kolonii to ule stają sobie koło pól, żeby właśnie mi nawoziły te pola. Tym bardziej, że na kolonii jednak jest malutka mapa i plony też są średnie, więc staram się maksymalizować te plony, żeby po prostu było co robić na tych polach, nie? Ty patrz, będę miał akurat 100, jak dalej do końca. No prawie! Ja pierdzielę, nie? Zaraz, gdzie to jest? Siema, to ja ten Tom z... Kistorom z... Nie rozumiem, skąd jesteś? Ale siema. Czekaj, co ja tu chciałem powiedzieć wam? To jest w tym chyba, nie? I tu będą pszczoły. Pszczoły? Pszczoły, o proszę bardzo. Słonecznik jeszcze. W ulach powstaje miód, który można przetworzyć lub bezpośrednio sprzedać. Umieści obok pól, aby pszczoły zwiększyły plony upraw rzepaku, słoneczników i ziemniaków. Miód zostanie dostarczony do punktu dostawy. Dalej to wiadomo, nie? No. Także chyba rozwiałem wątpliwości, nie? Co tak się tepnę brzydko, ale... O, nawet sobie blisko wychodzimy, nie? Siema. Dobra, wyjedziemy sobie. Chyba nic nie jedzie. Mogę jechać polem, ale już mniejsza o to, nie? Powiedziemy sobie tak. Siema, Grursus. Dobra. I tu już sobie... Ej, nie otworzyłem rury? Czemu? Myślałem, że otworzyłem. W ogóle ten pokosomy dałem trochę większy. Jo, pierdziele. Dałem trochę większy pokosomy takim modem, ale chyba lekutko... Lekutko chyba przesadziłem, nie? A co jeśli pole ma na przykład 5 hektarów? No to nie nawozi całego pola, tylko to jest w obrębie, nie? Tego poletka. Tak to działa przynajmniej, gdzieś tam... trzeba dokładnie to jeszcze zobaczyć, bo są w farmingu na oficjalnej stronie takie poradniki do gry. I tam chyba jest właśnie wypisane, jest napisane dokładnie na jakich odległościach to działa, nie? Tam jest chyba, nie wiem, ze 100 metrów czy coś, czy mniej, może mniej nawet, w zależności od ula, nie pamiętam już jak to wyglądało, nie? Nie pojadę teraz przez ten pokos słomy. Jednak już pojadę. Niby sensem, ale bez sensu. Czemu? No wiadomo, że ci środka pola nie nawiezie, co nie? Nawet te, to już tak masz tak samo w realu, też ci środka pola też nie nawiezie, nie? Bo chyba działa, że to na pola, no. Nie, no to jest jakimś promieniu, tak mi się wydaje. W ogóle dajcie w komentarzu o tym, jak to jest, nie? Bo ja się w te pszczółka nigdy nie wchodziłem jakoś specjalnie mocno, a właśnie wiem, że taka fajna opcja jest, więc może ktoś z was ogarnia to. Co pan, co się dzieje? No nie jestem przekonany na 100%, więc nie będę tutaj mówił, nie? Wiem, że coś takiego jest. O wielkości ula zależy? Znaczy wielkość ula tak, no bo to na pewno jest większa, nie? Ten promień. Ale nie pamiętam już o ile i jak to wygląda. To trzeba sprawdzić w tych guidach całych. Nie garbić się? Kurde, wiesz, że się nie garbię? Naprawdę, teraz się zacząłem garbić.
Może pojedziemy troszkę z tej kamery, wiecie? Bo mam ogólnie teraz troszkę nowych shaderków i całkiem spoko mi się na nich gra. Więc bym też może wam je trochę pokazał, jak one się to prezentują. Ale śmiesznie to takie pole jest. Miałem wycinać sobie tutaj te krzaki, ale z drugiej strony pomyślałem, że dają fajny klimat i zostawiłem je. Oż w dupę, może zahaczę. Czekaj. O, może tak pojadę bardziej. Do diaska. No. Co jest z tą kolizją? Rany Julek, no. Dobra, teraz poszło. Zaraz przeczytam, co napisałeś, bo teraz trochę tutaj krążę i nie chciałbym się rozkojarzyć. A jest teraz ważny moment taki, bo mam dużo słupów teraz na tym przejeździe. Okej. Więc co, może teraz robimy tak, że sobie pojedziemy na drugą stronę. A to tak nie, że IRL pszczoła tylko zapyla i Fajrant? Żadne naważenie? Znaczy, no jak pszczoła zapyli, nie? To nie jest w ramach tak jakby nawożenia, co nie? Tylko to jest po prostu tyle tego, że będzie więcej kwiatu, nie? Po prostu. Więcej zapylonych kwiatów, więc lepszy plon, nie? Po prostu. To tak to działa, nie? A że w farmingu jest to po prostu jako nawożenie zrobione, no to wiesz, nie? Że daje to po prostu... Znaczy nie nawożenie, tylko jako większy plon, sorry. No tak to działa, nie? Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Może po prostu mówimy o tym samym, tylko innym językiem, nie? I nie możemy się zgrać. Siema, fikuś. Szkółka dalej? Do kilometra nad mogą? O! No to widzisz. No to jest farming, więc co by było, żebyś postawił sobie ule na środku mapy i miał być Fajrant, co nie? No tak trochę też nie jest to, że tak powiem, ekonomiczne, nie? Musiałbyś więcej tych nastawiać pszczółek, żeby dawały więcej plonów, nie? Już to właśnie, gdzie jest Ananasek? On był ten Meatbuster naczelny, mógłby to sprawdzić, ile to, jak to wygląda. To niezły auto mod. A, automod, tak? Coś się zablokowało pewnie. Dobra, zrobimy tak, po odcinku sobie sprawdzimy dokładnie. Na kolejnym odcinku wam powiem, co z tymi pszczołami, jak to wygląda, nie? Bo też jestem w sumie do końca ciekaw, jak to trybi, a wiem, że te w gminach to jest napisane na modhubie, nie? Także tylko sprawdzimy sobie to i wam powiem. Ale wiem, że to jest właśnie taka jedna z fajnych nowych mechanik w 22, nie? I co, może teraz sobie tak trochę wyprostujemy to. Bo potem będzie mi się ciężko jeździło, dlatego zrobię sobie tak, po prostu. Okej, okay. No i fajnie. Dobra. I teraz w tę stronę zajedziemy sobie, nie? To trochę słomy powinno mi zebrać. W sumie jest taki mod na modhubie chyba, nie? Który robi to, że ta słoma się zbiera, nie? Że on się jakby rasył przewija przez... się rasył jakby młci. Chyba jest coś takiego. Znaczy na pewno jest taki modzik. O, no i dobra. Tam akurat ten ciągnik to sobie wysypiemy. No i co? Miałem się też poprasować, w sumie miało być tak, że też byłby Dawid, nie? Z nami. No i ja miałem tutaj jeździć sobie kombajnem, potem on miał prasować. Gdzieś tam też mi pomagał przy odwożeniu, a potem byśmy też się trochę może pozamieniali. No ale niestety jest tak jest i serwery nam nie odpaliły, więc... Nie mogliśmy się po prostu połączyć. Dlatego gram dzisiaj sam. Boję się, że będzie z Krzychem to samo. A dzisiaj fajnie było, jakby Krzychu był na odcinku, bo jeszcze chcę nagrać dzisiaj podwórko kolonisty. Okej. Zajadę sobie w ten sposób, dobra, teraz. Dobra. Okej, sobie do ciągniczka pójdziemy. Na stratę, jak nie będzie. Cieszę się, że on tego nie widzi, nie? Wiesz, jak mu się przykro zrobiło? W ogóle mam 14300. Całkiem spoko ogólnie. Plonik. A właśnie, to będą pierwsze w sumie zboża, które sypiemy. Będziemy mieli już nasypane, nie? W ogóle u nas... O, nie gasimy. Będą nasypane do naszego silosu, bo przypomnę wam, że jeszcze w silosach nic nie mam. Jest to świeży silos. Także zobaczymy, jak tutaj co będzie. Ale postaram się zrobić jedno kółko. O!
full przyczepany, fajnie. I jedną kółko jeszcze zrobimy sobie tak, żebym mógł sobie spokojnie dla was złapać cały zestaw, albo chociaż trochu. I pojedziemy na gospo, żeby... żebym mógł wam pokazać... Ja nie powinienem jeździć takimi dużymi stawami, wiecie? Najgorszy ten pan Lusajtek. Nie mogę sobie ustawiać kamery, jaką bym chciał, nie? Także... z przybliżenia trzeba oddalać. Chyba, że mogę. Nie mogę. Dobra. Dobra, zjeżdżamy. Ty, jest problem z tym. Jak opuszczę, to mi nie może przejść, nie? Zapycha go chyba, czy coś, to słoma. No dobra, już idzie. Cześć Kasperski, witam serdecznie. Co? Co wy tam piszecie? Jest teraz odcinek nagrywany, we takie głupoty piszecie. Dajcie spokój. No, ale właśnie skoro dodaliście też tego odcinka, tego momentu, wiem, że może ta seria z zasady nie jest tak bardzo oglądana jak z Kolonii, bo to są troszkę mniejsze maszynki i większe maszynki, a wy lubicie raczej takie małe albo średnie. Więc dla osób, które napiszą teraz hashtag jęczmień, bo właśnie ten jęczmień kosimy, to mam jakieś zredukowane, żebyście też się czuli tacy pokrzywdzeni. I tak wszystkie komentarze zwykle czytam, więc śmiało piszcie hashtag jęczmień, a serducho wam przy tym będziecie mieli zawsze jakąś tam... interakcję. Hashtag jęczmień, daj serduszko. Zaraz ci dam. Ej, pompy rap, zaraz stawisz tego VIP-a. Co to ma być? To oglądają młodzi, bo takie głupoty będą czytać? Ty właśnie, ciekawe jak to wygląda sprawa z YouTube'em, jeżeli takie rzeczy się pojawiają na czacie. Czy YouTube na przykład to może w jakiś sposób banować, nie? To też jestem mnie ciekaw. To co? Ja sobie tylko zrobię taką rzecz. O. Ej, co nie, że są ogólnie dwie szkoły grania farminga? Że albo grasz na takim fowie, albo grasz na takim, nie? To są dwa rodzaje ludzi, którzy grają farminga, nie? Albo gra na takim fowie, albo na takim, nie? Chyba nie ma innych osób. Grasz na podstawowym, a u ciebie to jest podstawowy. Bo ja wydaje mi się, że ogólnie 60 to jest tak dla mnie idealnie, co nie? Jeżeli chodzi właśnie o maszynki, to one dobrze się prezentują w ten sposób jak teraz. Czyli na takie 30 do 40 fow jest ok, nie? To jest bardzo dobry parametr do właśnie odcinków, nie? Wtedy to wygląda fajnie, widać dużo i nie jest tak to wszystko tak rozmazane jak na przykład w przypadku fowa 80-90, co nie? Bo tam jest serio spore, nie? Podstawowy chyba wynosi 75, z tego co wiem. Albo nie? Albo 65, jakoś tak. Ja w pewnym momencie grałem na fowie podstawowym 50, ale uznałem, że jest to zbyt... zbyt duży fow, nie? I na przykład lubię mieć mały fow na kamerze z zewnątrz, a na wewnątrz lubię mieć większy, nie? I szkoda, że tak się może ustawić na kamerę z zewnątrz i kamerę z wewnątrz, nie? To byłoby spoko, bo tak często jest, że wchodzę sobie na takim ustawieniu małym, to na przykład tu siedzę na szybie, a tam siedzę, wiesz, daleko, nie? 35 to podstawowy jest, no. No, to w środku tak lubię grać na 70, a na zewnątrz, o, wam pokażę, wygląda 70 tutaj, bo to jest bardzo fajne do intraka, nie, jak macie. O, czyli właśnie teraz w sumie mam 70 cały czas, no. Także też jest to spoko rzecz. O, mieliśmy wsparcie jakieś tutaj, całkiem. Czyli osiągnęliśmy nasz cel, dziękuję serdecznie. Tak jest, jest to, tylko to jeszcze jest tam to coś, co było zaległe, nie? Także i tak będzie konkursik niebawem. Tam zrobię to na Twitchu jakiś osobny i potem wam zrobię na taki jeszcze fajniejszy konkurs, no trochę więcej, nie? Tak, będzie gimbałej, no. Dobra, aha, bo to już mamy fulla. To sobie wysypmy to, nie? Okej, okay, wysypiemy sobie, mamy akurat pół godziny odcinka, więc ja sobie tutaj wysypię i pojedziemy na gospodarę, nie? Dobra. Sobie musarnię mogę wyłączyć. Tak jest. Cześć Horned Fox, jak uzyskać takie kolory w grze? No ja to w sumie kiedyś używałem oświetlenia. Znaczy najpierw reshade'u, potem dołożyłem sobie jeszcze oświetlenie. A teraz mam jeszcze dołożone filtry NVIDII, więc mam w sumie trzy tak naprawdę... O, sorry. Mam tak naprawdę trzy elementy, które składają się na to, żeby mój farming właśnie wyglądał w ten sposób, nie?
Ale myślę, że teraz są spoko te shaderki, nie? Są takie fajne, smooth, są takie wyraziste, a jednocześnie widać, że coś jest wgrane i ten, jest spoko, nie? Tak, filtry Nvidia jeszcze, no. Teraz sobie dołożyłem do tego. Więc gdyby nie to, to na przykład teraz mam farminga z filtrami i z oświetleniem, co nie? Wygląda tak trochę żółto, dołożone jeszcze są shaderki i już jest tak fajnie, co nie? Także wydaje mi się, teraz jest spoko. Wiem, że nie mam do końca całego zestawu, ale po prostu chcę wam pokazać odwóz na gospodarstwo, jak wygląda. Bo teoretycznie powinniśmy mieć dzisiaj odwozów trochę więcej, nie? Znaczy powinien być jeden odwóz, ale z takiej całej przyczepia wyszło nam niecałe. Ej, chyba będę musiał naprawić ten ciągnik. Ty, co jest? To pod górę nie może wydrzeć? Ululu, trzeba go naprawić trochę. Ty, no chyba... Niestety, ale... Chyba pójdzie nam... Traktorek... Na warsztat. Coś słabo ciągnę, nie? Powinniście głupi, przecież to było 220 parę koni, a nie może... 26 ton pociągnąć? Znaczy litrów. Właśnie mam też tego moda na te tony, muszę sobie w końcu go zainstalować, w sensie użyć, nie? Bo bym chciał na nim pograć, a nie mogę za bardzo, bo nie wiem jak. Dobra, teraz tak. I na prawo będziemy sobie sypać. Zajedziemy sobie tutaj do naszych silosów. Dzięki. Tam. Ty. Syp, tył. Lewa. Prawa. Aha. Chciałoby się zagrać realnie, niestety się nie da. No trudno, to się tak wysypie, niechaj będzie. A tam jak to wygląda? Tam jest na lewą. Może też się uda, no nie wiem, zobaczymy. No i wysypiamy sobie tam. Okej. Dobra. I fajnie. Wiecie co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz odcinek zakończyć. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Super, że byliście na tym odcinku. Zapraszam też na kolejne odcinki z Osadzonego w Długach. Mam nadzieję, że będzie Dawid i że trochę pogramy we dwóch. Tymczasem żegnam się z wami do kolejnych odcinków z naszej serii i wpadajcie też na Twitcha, bo tam też są streamy. Na razie, trzymajcie się, najcześć, pozdro, pa, pa.